Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Dzisiaj z mojego domowego studia porozmawiamy sobie o strunach Diadario. Dlaczego o strunach Diadario? Dlatego, że niemal każdy gitarzysta w moim wieku, nieco starszy albo taki, który jest doświadczony młody wiekiem, ale świetnie grający i posługujący się instrumentem, na pewno użył w swoim życiu strun Diadario. Ja można powiedzieć, że rozpoczynałem moją przygodę ze strunami Diadario, moją przygodę muzyczną i wielokrotnie towarzyszyły mi na scenach i wielokrotnie używałem ich w studio, nagrałem na nich sporo rzeczy i powiem Wam, że nie mówimy tutaj o tych najnowszych rozwiązaniach jak XS i New York XL, ale mówię o standardowych XL-ach, które kiedyś wyglądały, jeżeli chodzi o opakowanie, inaczej, ale ze względu na fakt, że były strunami dostępnymi w Polsce, były strunami z USA. Był to jeden z najtrafniejszych wyborów, jakie w tamtym czasie robiliśmy, a firma ewoluuje przez lata, ma niesamowity asortyment strun i dlatego o nich dzisiaj poopowiadamy. Moi drodzy, kiedy zaczynacie swoją przygodę z gitarą, często jest tak, że nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak ważne są struny. I nie mówię tutaj o grubości, nie mówię tutaj o tym, jaki wpływ mają na współpracę z przetwornikiem, jaki wpływ mają na współpracę z gitarą, z pudłem rezonansowym, jeżeli mówimy o gitarze akustycznej, ale mówię tutaj o tym, że kupując swój pierwszy instrument, bardziej interesuje nas to, jaki ten instrument ma kolor, czy ma taki most, czy inny, czy taki kształt, czy jakiś niestworzony. Myślimy o tym, czy ma dwa humbuckery, może single, naczytaliśmy się, że single niekoniecznie do metalu, więc wybieramy inne rozwiązania, a struny? A struny zazwyczaj interesuje nas grubość, a nie to, z czego są wykonane, jak są zrobione, do czego służą, do jakich instrumentów są przewidziane. I dziś powiem Wam pokrótce o tych właśnie trzech modelach, najpopularniejszych obecnie modelach marki Diadario, pokrótce przedstawiając Wam ich budowę i charakter. I dziś z perspektywy człowieka, który zgrał już trochę tych strun i przeorał masę kompletów Diadario, opowiem Wam moje spostrzeżenia na temat tych strun i chętnie wysłuchałbym Waszych spostrzeżeń dotyczących tych strun, ponieważ jest sporo zmiennych, jeśli chodzi o używanie konkretnych strun w konkretnej muzyce, w konkretnej stylistyce, z konkretnymi mostami, z konkretnymi potrzebami muzyka. I nie będzie to pewnie na wyrost, że struny Diadario XL były i chyba są najpopularniejszymi strunami na świecie. Często możecie je zobaczyć w nowych gitarach, które wiszą na wieszakach w sklepach, są z automatu dokładane, dlatego że dają bardzo dobre brzmienie za bardzo rozsądne pieniądze, dlatego producenci tak często dodają je z automatu do swoich instrumentów, tych nowych, które możecie zakupić. Dlaczego XL są takie wyjątkowe jak na swoją cenę? Po pierwsze, nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne. Struny Diadario XL zbudowane są ze stali węglowej, a ich heksagonalny rdzeń powoduje, że owijka, która do nich przylega, lepiej trzyma się całej konstrukcji, nie ma tej tendencji do luzowania się, dzięki czemu te struny są bardzo wytrzymałe i bardzo dobrze, klarownie brzmią w różnych stylach muzycznych. W zależności od tego, do jakiego instrumentu wykorzystamy struny XL, możemy wybrać spośród kilku rodzajów. Struny chromowe, struny niklowe, struny z czystego niklu oraz struny stalowe. To wszystko oczywiście dotyczy owijki wykorzystanej do strun XL. Oczywiście mamy również opcje strun akustycznych, strun basowych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, jeżeli chodzi o Diadario XL. Sam używałem tych podstawowych strun przez lata. Używałem ich na dużych scenach, bo grałem na nich Jarocin, grałem na nich Woodstock oraz kilka innych scen i byłem bardzo zadowolonym użytkownikiem tych strun i śmiało polecam je każdemu, kto nie jest jeszcze ukierunkowany na konkretny model strun, a szuka czegoś, co zapewni mu skuteczny, świetny sound i wie, że będzie to uniwersalna struna do wielu rozwiązań instrumentów, które posiada. Teraz krótko o New Yorkerach i moim doświadczeniu z tymi strunami. Struny Diadario New York XL posiadają również heksagonalny rdzeń zbudowany ze stali węglowej, natomiast
jest tutaj lekka różnica. Tej domieszki węgla jest więcej niż żelaza, dzięki czemu struny są bardziej żywotne, bardziej odporne na naprężenia, dlatego polecam je szczególnie gitarzystom, którzy używają ruchomych mostów. Są niemal nie do zerwania i posiadają kilka innych jeszcze czynników, które wpływają na to, że są świetne i mogę je szczerze Wam polecić. Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem jest fakt, że w tych strunach wykorzystano również owijkę niklowo-stalową, z tym, że posiada ona większe właściwości magnetyczne. Dzięki temu lepiej współpracuje z przetwornikiem i słyszymy, że gitara staje się głośniejsza, bardziej dynamiczna, klarowna, w wysokich częstotliwościach. Dlatego jeżeli Waszej gitarze brakuje tej dynamiki, to również warto spróbować strun New York XL. Ulepszono tutaj również technologię kładzenia cyny w ostatniej fazie produkcji struny, by po prostu była mniej podatna na korozję. O tak to mogę nazwać. Czyli gitarzyści, którzy nie lubią strun powlekanych, a pocą im się dłonie, mogą śmiało skorzystać z tego rozwiązania. Jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia, to mogę Wam powiedzieć tyle, że mam takie wrażenie, że te struny są nieco twardsze. Dzięki temu mają lepszy atak, lepiej współpracują z ruchomymi mostkami, dlatego że są mniej podatne na zrywanie, jak wspomniałem wcześniej, ale grając na dziewiątkach, mam wrażenie, że gram na strunach nieco twardszych niż na dziewiątkach, na przykład tych XL-ach. I myślę, że ma to spore znaczenie dla gitarzystów, którzy szukają właśnie strun twardszych. Jeżeli szukacie strun o mniejszych naprężeniach, to XL-e albo XS-y, o których za chwilę. Natomiast te struny do wszelkich rodzajów mostów, właśnie ruchomych, albo jak bardzo mocno atakujemy z prawej ręki, nadadzą się w 100%. Ja ich używałem w moich gitarach z ruchomymi mostkami i byłem bardzo zadowolony. Ale pamiętajcie, są twardsze. Jeżeli jesteście przyzwyczajeni do strun na przykład 9,46, tu mam akurat 9,42, takie dostałem do testów, to pamiętajcie, że będziecie mieć inne wrażenie, będą takie bliżej dziesiątek, bym powiedział, jeżeli chodzi o samo poczucie i odczucie gry na tych strunach. Kolejne struny, czyli absolutny hit, nowość i odpowiedź na struny powlekane, czyli D'Addario XS. Struny D'Addario XS to chyba najlepszy produkt obecnie na rynku, wypuszczony właśnie przez tą markę. Dlaczego? Dlatego, że oprócz wszelkich tych najlepszych składowych strun New York XL posiada jedną ważną cechę. Struny te są pokryte, jak wspomniałem wcześniej, bardzo cienkim i skutecznym i odpornym na ścieranie polimerem, który jest grubości 1/10 ludzkiego włosa. Wiem, przykład akurat mój nie jest najlepszy, natomiast faktycznie tak jest. Nie odczuwamy w ogóle, że te struny są powlekane. A mamy skuteczność, mamy struny dla gitarzystów, którzy nie lubią często ich zmieniać albo grają bardzo często koncerty. Jeżeli chcecie mieć bardzo długo żywotne struny, to właśnie te. Są tak samo odporne na zrywanie jak struny New York XL. Struny te lepiej reagują na magnes w gitarze, świetnie reagują na ruchomy most, mamy kontrolę i dynamikę nad własnym instrumentem. Warto te struny sprawdzić, one są również w wersji do gitary akustycznej i ogólnie moim zdaniem te trzy serie strun są najbardziej godne polecenia. Oczywiście mamy jeszcze serię D'Addario XT, ale ja jej tutaj nie mam i szczerze wam powiem, że jeszcze jej nie ogrywałem, więc nie wypowiem się na ten temat, ale na tych wszystkich strunach, jakie tutaj widzicie, grałem i mogę śmiało wam powiedzieć, że warto. Czyli jeszcze raz, struny XL do wszystkich możliwych instrumentów, do każdego stylu muzycznego, wszelkie możliwe rodzaje owijki tych strun, czyli mamy nikle, mamy chromy, mamy stalówki, mamy brązy, mamy półszlify, więc jeżeli szukacie strun na każdą kieszeń, które świetnie brzmią i współdziałają z niemal każdą gitarą, to struny XL jak najbardziej dla Was. Struny New York XL dla tych, którzy używają ruchomych mostów, którzy bardzo dynamicznie grają, którzy chcą mieć klarowne, pełne brzmienie, chcą instrument uczynić głośniejszym, chcą instrument uczynić bardziej
brzmieniowo atrakcyjniejszym i którzy lubią czuć strunę pod palcem. I na koniec struny Diadario XS, które są strunami moim zdaniem kapitalnymi, bardzo długo wybrzmiewają, chyba najdłużej ze wszystkich, na jakich grałem. I powiem wam, że jakość tych strun, artykulacja na tych strunach, wszystko to działa jak przy standardowej strunie nienawiniętej. Jeżeli bym wam nie powiedział, a chwycilibyście moją gitarę, że tu są właśnie takie struny, które są z owijką, w życiu byście na to nie wpadli. Można się nieźle nabrać. A struny są kapitalne i zagrają z każdą gitarą i w każdej stylistyce. Z tym was zostawiam. Te trzy komplety strun, jak widzicie, są u mnie. Ja jestem szczęśliwym posiadaczem. Mam zamiar sobie je założyć do moich gitar. Dlaczego 9,42? Dlatego, że zazwyczaj gram na 9,46, a jak wam wspomniałem, to te komplety są nieco twardsze w użytkowaniu, więc biorę tak 9,42, a mam wrażenie, że gram na 9,46. Miejcie to na uwadze, bo te struny faktycznie są nieco twardsze. Weźmiecie dziesiątki, bo graliście na dziesiątkach i będziecie zdziwieni. Weźmiecie jedenastki, poczujecie, jakbyście grali na dwunastkach, tak? Rozciągliwość tych strun właśnie ze względu na tą dodaną ilość węgla w tym rdzeniu, czyli przeważającą ilość węgla w rdzeniu, powoduje, że struny są nieco twardsze, ale myślę, że dla niektórych będzie to atut. Pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!